Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi, w jaki sposób go zgładzić. Gdy Jezus dowiedział się o tym, oddalił się stamtąd, a wielu poszło za nim i uzdrowił ich wszystkich. Lecz im surowo zabronił, żeby go nie ujawniali. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Oto mój sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na nim, a on zapowie prawo narodom. Nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie, ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W jego imieniu narody nadzieje pokładać będą. Życie i śmierć przeplatają się ze sobą w dzisiejszym fragmencie Ewangelii. Jezus przywraca życie, uzdrawia, daje nadzieję i prowadzi do wiecznego zbawienia. Tymczasem faryzeusze szukają sposobności Jego unicestwienia. Gdzie jest Bóg, tam jest życie i wieczne szczęście. Niestety faryzeizm jest wypaczeniem Bożej nauki. W imię Boga i pod przykrywką pobożności dopuszcza się on zbrodni na człowieku. Motorem działania, które prowadzi do śmierci, jest przeważnie lęk. Faryzeusze boją się, że ich piękny, poukładany po swojemu świat może runąć w gruzach. Są gotowi postępować wbrew prawu Bożemu, twierdząc, że są Jego strażnikami. Faryzeizm jest niestety chorobą, która ciągle zaraża nasze serca i nasze myślenie. Wyciągamy miecze, aby obcinać głowy wrogów Kościoła, a nie dostrzegamy momentu, w którym sami staliśmy się przeciwnikami i prześladowcami Boga. Święty Paweł także przechodził ten etap w swoim życiu. Najpierw był gorliwym faryzeuszem, prześladowcą Chrystusa, pałając żądzą przelewu chrześcijańskiej krwi. Potem jednak nawraca się i staje się jeszcze gorliwszym obrońcą Chrystusa, zdolnym do najwyższego poświęcenia. Faryzeizm jest na szczęście chorobą uleczalną. Pamiętajmy, że najwyższym prawem jest zbawienie człowieka. Szukajmy sposobów, aby doprowadzać ludzi do Boga, aby uczyć ich szacunku i miłości do wspólnoty Kościoła. Nigdy nikim nie pogardzajmy, bo w każdym człowieku mamy widzieć oblicze Chrystusa.